Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Moi drodzy, moi mili, słuchajcie, dzisiaj mamy 15 dzień. Z tego co widzę, Sandy ma urodziny, więc będzie trzeba się do niej wybrać. W dniu jutrzejszym mamy też event, ale to spokojnie. Będziemy musieli sobie tutaj poogarniać kilka rzeczy. I przyszła, widzę, do nas Jody. A po co ona do nas przyszła? A, dinner tonight. Larchmont Bus, okej, dobra, czyli będziemy mieli zadanie o 7 po południu, musimy do niej przyjść. Ale słuchajcie, o! Aż łotkitała dostaliśmy, sympatycznie. W każdym razie, tak, jutro zacznie się event, więc następny odcinek będzie odcinkiem eventowym. A my dzisiaj już mamy możliwość ogarnięcia sobie szklarni. W związku z tym myślę, że tak, w pierwszej kolejności na pewno ogarnę sobie tutaj nasze rzeczy przyziemne, może w ten sposób, więc zaczniemy od podlania. Podlejemy sobie wszystko, bo i tak, słuchajcie, będziemy czekać, żeby był otwarty sklep, żebyśmy mogli sobie kupić nasiona drzew owocowych. I teraz tak, kupię je razy dwa. Wszystkie kupię razy dwa. Jeżeli dobrze pamiętam, jest chyba 18 miejsc na drzewa, że możecie 18 drzew po prostu posadzić sobie tak na spokojnie. Więc myślę, że tutaj raczej problemu nie będzie, a na początek nam się to wszystko raczej przyda. Dobra, będziemy musieli jeszcze wyłowić tego Larchmont Bassa, więc będziemy musieli się troszeczkę tutaj skupić w pierwszej kolejności na ogarnięciu właśnie szklarni, czyli tutaj też posadzimy wszystkie truskawki, kawę, ancient fruity i w ogóle wszystko, więc właściwie to dobrze by było, gdybym ja go sobie tutaj od razu przerobił na nasionka. Cyk. I w sumie chyba wiecie co, przerobimy jeszcze więcej kwarcu, bo chyba mamy, więc przerabiamy sobie płytki. O, jest ta szklarnia nasza, Boże, jak to dobrze, że ona już jest, naprawdę. Ale wydaje mi się, wiecie co, że chyba pierwszy raz mam tak, że w połowie jesieni już mam wszystko zrobione. No, jest tutaj głównie kwestia tego, że poszczęściło nam się bardzo z rzeczami od cyganki. Były jednak te rzeczy, które gdzieś tam są do tego wszystkiego potrzebne, więc no wiadomo jest to, że poszło znacznie, znacznie lepiej. Dobra, czy coś tutaj nam powyrastało? Widzę, że nic. Zwierzęta widzę, że są ogarnięte i dalej oczywiście nie zrobiłem najważniejszej rzeczy, czyli przesunąłem skrzynki, ale to jak już mówiłem wcześniej, chyba zrobimy sobie po prostu tak, że przerzucimy to wszystko w jedno miejsce. Teraz tak, pisaliście mi też odnośnie tutaj kwestii związanej... Może ja wypuszczę w ogóle te kurczaki też, jak już tak wypuszczamy wszystkie zwierzaki. To może ja was wypuszczę, bo wy biedne tutaj cały czas jesteście pozamykane. Wcale się nie dziwię, że nie chcecie znosić dobrych rzeczy. Cyk. Dobra, sklep i tak jeszcze jest zamknięty, więc na spokojnie. Muszę zobaczyć w ogóle, wiecie co, czy nie mam kupionego Larchmont Bassa w ogóle, bo wydaje mi się, że chyba powinien gdzieś jakiś być. Zastanawiam się też, czy tutaj gdzieś nie ma trufli, ale ja ich nie widzę, aczkolwiek jak już mówiłem wcześniej, wy mi pisaliście odnośnie tego, że trufle znikają wraz ze zmianą roku, w sensie pory roku, więc dobrze by było, gdybym się po prostu rozejrzał, ale ja i tak myślę, że my jeszcze tutaj pod taką końcóweczkę tej jesieni to wyczyścimy tutaj wszystko, więc myślę, że raczej problemów jako takich mieć nie będziemy. Dobra, zerknijmy jeszcze. Dobra, nic tu nie ma, więc teoretycznie zebraliśmy chyba wszystko. Zacznijmy od razu te drzewa, jak już tutaj robimy mały porządek. Także dobra. Na drewno nie możemy narzekać, bo drewna mamy bardzo dużo, więc jest bardzo dobrze. Dobra, więc teraz tak, to zostawiamy, to też zostawię. Teraz tak, sprawdźmy, czy mamy Larchmont Bassa. I jest Larchmont Bass, co prawda jest on iridiowej jakości, ale to nie będziemy musieli jednak pójść połowić, więc to mi się podoba jak najbardziej. Dobra, lecimy do miasta, bo jest godzina 10. Więc idziemy kupić te drzewka owocowe. I właściwie źle zrobiłem. Czekajcie, jeszcze się wrócę, bo muszę zobaczyć, czy mamy amarant. Mam nadzieję, że jest. Powinien chyba być, bo ja chyba kupowałem na zapas amarant. Tak, 18, to ja to, słuchajcie, od razu zasadzę. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Oj tak, wystarczyło na spokojnie. Jeszcze nam zostały dwie sztuki, dobra. Okej,
Dobra, to teraz tak, ja zabiorę sobie też rzeczy, które będziemy na pewno sadzić tam w szklarni. Wezmę też dafodil, dlatego że dafodil będzie nam potrzebny dla tej. Właśnie, czekajcie, my nie mamy żelaza więcej, ale dobra, to na spokojnie, myślę, że... Wydaje mi się, że nam wystarczy na ileś tam sprinklerów, bo więcej chyba i tak nie mamy. Dobra, 4 cyk i złoto, to czekajcie, ja od razu sobie te sprinklery oczywiście zrobię. I tu już zostawimy sobie to, co jest nam zupełnie niepotrzebne. Stracha na wróble też na razie tutaj schowamy, bo nam się nie przyda. Czy jakiegoś amaranta zostawiłem? Widzę, że nie, więc... Aha, jedną sztukę, dobra. Okej, to zostawię te srebrne, niech będzie. A cała reszta idzie do sprzedania. Nice. Czyli sprzedajemy to i to. I anszua. Okej, chyba jest dobrze. Mam nadzieję, że jest dobrze, bo... Wyjdę na debila. Ale dobra. W ogóle nam się zresetował dzień, więc możemy też powoli Maru spróbować. Gdzie jest Maru w ogóle? Maru jest w domu. Dobra, to na razie dzisiaj nie będziemy chyba się tutaj na Maru skupiać jakoś wybitnie. Najważniejsze to ogarnąć szklarnię. To jest taki nasz dzisiejszy po prostu mus. Totalny mus. O! Cześć Abigail. Dobra. Więc lecimy z drzewami owocowymi. Ich trochę jest. Trzeba przyznać, że trochę jest, także kupujemy tak, 2 sadzonki jabłka, 2 pomegranata, 2 brzoskwinie, 2 pomarańcze, 2 aprykoty, 2 razy cherry i to jest wszystko, czyli mamy 6 drzew owocowych i niestety wybuliliśmy na to sporo hajsu, ale kwestia jest taka, te drzewa w miarę szybko odrastają, co prawda 28 dni musimy czekać na to, żeby one w ogóle drzewa dawały nam owoce, i później na spokojnie nam daje resztę rzeczy, w sensie mam na myśli oczywiście owoce. Więc dobra, tylko tak, najważniejsza rzecz jest taka, żeby się nie pomylić w miejscach, w których można posadzić te drzewa. Mam nadzieję, że mam tutaj w chwili obecnej aktualną jakby mapę tego, jak to zrobić i jak w jakich miejscach posadzić konkretnie te rzeczy. I że tu się mi nic tak na dobrą sprawę nie zepsuje, chociaż wiecie co, poczekajcie, może jeszcze zerknę. Ale ja widzę, że ludzie to normalnie przy ścianie sadzą, więc raczej nie powinno być problemu i tu się raczej wszystko widzę teoretycznie zgadza. Tak, tutaj widzę, że jest przy ścianie zasadzone. Dobra, więc teoretycznie powinno być dobrze. Ale jak to wyjdzie w praktyce, to oczywiście zobaczymy. I zanim, słuchajcie, wrócimy też na naszą tutaj farmę, polecimy dać Sandy prezent. Także myślę, że tutaj nie będzie źle. Liczę też na to, że my nie będziemy, moi drodzy, musieli czekać też tych 20 paru dni na to, aż zdobędziemy jabłka. Co prawda to wypadnie wtedy mniej więcej połowa grudnia. W sensie grudnia. Tu nie ma podziału na styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, tylko po prostu... Boże, już myślałem, że się zbadżyło. Także jeżeli coś, to w połowie grudnia najprawdopodobniej skończymy Community Center. Chyba, że nietoperze będą bardziej tutaj... nam pomocne i troszeczkę szybciej dadzą nam po prostu daną rzecz. A mam nadzieję, że tak będzie. Dobra, to jeszcze idzie jakiegoś kokosa, także dajemy jej prezent i uciekamy już od razu, bo buraki i tak mamy kupione na zapas, jeżeli dobrze pamiętam. Więc raczej tutaj nie powinno być problemu i... Sandy? Tak, dafodil, dobra, czyli dobrze pamiętałem. Ona w ogóle chyba lubi kwiaty z każdej... Halo? I got this gift for... ale mogłabyś się przesunąć, koleżanko, wiesz? Bo ja też chcę dać Sandy prezent. Nawet nie wiedziałem, że może być taka sytuacja, w której on się... W której właśnie Emily przyjdzie do Sandy. Mogę wejść, będzie scenka? Nie ma, dobra. Szczerze, nie przypuszczałem, że coś takiego będzie, ale... Fajnie, miło. Dobra, nie będę już tam góry sprawdzać, wracamy po prostu do nas, bo mamy dzisiaj zbyt dużo roboty. Myślę, że resztę dnia chyba raczej tak. Dobrze by było, gdybyśmy spędzili też w kopalni, myślę, na tych srebrnych, żelaznych w sensie poziomach, bo tego żelaza jest nam najwięcej potrzebne.
No i musimy pamiętać, żeby aha, to raczej średnio w kopalni posiedzimy. Musimy pamiętać, żeby o 7 być u Robin. Wróć, u Jody. Dobra, coś wymyślimy, coś pomyślimy. Okej, dobra, czyli teraz tak, będziemy w pierwszej kolejności sadzić tutaj drzewka owocowe. Taka jedna mała też rada, jeżeli to będziecie też robić. Musicie pamiętać, że jednej rzeczy nie rozświetlajcie i nie stawiajcie tam za bardzo pochodni. Dlatego, że ja zrobiłem kilka błędów, pamiętam jak grałem na Switchu. W których to niestety, ale tak źle wszystko obsadziłem, że część drzew mi po prostu nie rosła przez bardzo długi czas. Aczkolwiek, szklarnia wygląda w taki otóż sposób i właśnie dzięki temu, że mamy tutaj dostęp, tutaj wszystko rośnie, nieważne jak, nieważne kiedy, także tutaj pora roku jest absolutnie nieważna. Dobra, to teraz tak. Pierwsze drzewo sadzamy jeden pod tym, potem dwa przerwy i jeden pod tym. Potem znowu dwa przerwy i potem znowu dwa przerwy. Mam nadzieję, że tak, tu się wszystko zgadza. Dobra, pomarańcze. Z tego co widzę, to tak, możemy zasadzić tutaj, możemy zasadzić tutaj, więc tak to też zrobimy. Tutaj możemy zasadzić w tym miejscu i pod koszem. I zostają nam jeszcze dwa drzewa, więc sadzimy je w takich samych odstępach jak po drugiej stronie, czyli to będzie tutaj. Dwa odstępu i dwa odstępu. Dobra, i teoretycznie powinno to działać, powinno to trybić. Mam nadzieję, że tak będzie i mam wielką nadzieję, że te drzewa po prostu wyrosną. Mamy jeszcze, są jeszcze kolejne dwa drzewa owocowe, jeżeli się nie mylę, i to jest chyba banan i mango. Ale one są dostępne chyba w momencie, kiedy będziemy na Ginger Island, więc tutaj zbyt dużo i tak nie zdziałamy. Dobra, mamy truskawki, mamy Ancient Seeds, więc ja myślę, że ja to po prostu posadzę w takiej jednej, w jednych liniach będziemy to sadzać. Muszę pamiętać jeszcze o tym, że mamy kawę, więc na spokojnie, i tutaj trzy, więc może zróbmy to tak. I jeszcze musimy zasadzić kawę i oczywiście to wszystko podlać. Żeby tutaj nam się z dzisiaj po prostu wszystko liczyło. Dlaczego ty, krówko, nie zostałaś przeze mnie polejkowana? Ty, o, jest trufla, dobra, no jest zajebiście. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu, to ja może tutaj trochę poczyszczę tej trawy. Chociaż nie widzę, żeby tutaj za bardzo gdzieś była jeszcze jakaś trufla. Ale będę musiał to zdecydowanie, wiecie co, poodgradzać, żeby te zwierzaki nam się tutaj nie rozchodziły zbytnio. Dobra, powiedzmy, że oczyszczone, także tutaj na pewno będziemy musieli zrobić. I słuchajcie, zastanawiam się jeszcze nad wgraniem jednej modyfikacji. Co prawda to nie jest modyfikacja, która jakoś wybitnie nam wprowadza jakieś mocne zmiany, ale mam tutaj na myśli moda na automatyczne otwieranie się tych przejść. W sensie mostków, znaczy może inaczej, nie mostków, tylko... Come on, jak to się nazywa? Boże, no nie są mostki. Jak to się nazywa? Halo, pomóżcie mi. O, mamy w sumie starfruta. Starfruta też możemy zasadzić. Przeróbmy może tutaj. Boże, jak to się nazywa? No tych. Nie mostków. Furtek, o, furtek. O, jedne starfruty, tylko szkoda. O, cóż. Ale dobra, na spokojnie będziemy robić, więc starfruta akurat też możemy sobie posadzić. Jest 5.10, musimy pamiętać o imprezce. I kawę zasadzimy tutaj. Ja myślę, że wiecie co, 8 kawy mi chyba wystarczy. Chociaż z drugiej strony niech to może rośnie. Mamy jeszcze dwie dodatkowe, więc tutaj takich nie użyjemy. Dobra, podlewamy jeszcze wszystko i teoretycznie w chwili obecnej szklarnię mamy zrobioną. Ja tutaj myślę, że w pierwszej kolejności będziemy rozmnażać bardziej truskawki, dlatego że potrzebujemy bardzo dużo nasion na wiosnę, żeby to wszystko zasadzić i żeby tego naprawdę, naprawdę rosło dużo. Nie mam niestety większej możliwości ogarnięcia sprinklerów, bo po prostu nie mamy surowców, ale jak się tylko dorobimy, to będzie git. Dobra, truskawki 8 dni, kawa 10 dni, starfruty 13 dni, drzewa? Drzewa też chyba rosną 28 dni, więc nie jest źle. Wy mi też pisaliście odnośnie drzew.
I zastanawiam się, czy nie porobić tree fertilizera, żeby te drzewa szybciej nam podrosły. Powiem szczerze. Ale może niekoniecznie. Dobra, mam large mount bassa, to sobie wszystko tutaj pozostawiajmy i lecimy w takim razie w miarę szybko do Jody. Co prawda chyba się spóźnię, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze dostęp jako tako. No chyba musimy pójść tak. Zastanawiam się też, jak to będzie, bo nie pamiętam dokładnie w którym momencie. Czy w momencie, kiedy skończymy Community Center, możemy u Robin zrobić sobie te pomoce, gdzie mamy skróty. Będę musiał zobaczyć, jak to konkretnie działa, bo to by nam się bardzo mocno przydało, więc ja bym się bardzo z tego powodu cieszył. Dobra, udało nam się wejść. Large Mount Bass miał być, tak? Więc mamy. I to jeszcze iridiowej jakości. Więc nie wiem, czy to nam w jakikolwiek sposób podwyższy trochę jakość naszego ogarniania. Mam nadzieję, że tak. O! Like quality bass! No spoko, tylko że no, jedzenia raczej się na podłogę nie rzuca. No i that was delicious i tak, i to jest tyle scenki. Więc tak. O, ale to widzę, że czasowo nam się ogarnęło w miarę spoko. Dobra, idealnie. To słuchajcie, zrobimy tak, jak już tutaj jesteśmy. Przejdziemy się jeszcze na plażę, żeby ogarnąć te boksy rybne. Moment. Mamy, słuchajcie, nowe zadanko. Gaz chce od nas... two dozen eggs, nie wiem ile to jest dozen. Okej, okay, czyli mamy kryształy albo jajka. Myślę, że wezmę te kryształy. Ruby, topaz, emerald, jade, ametyst. Wydaje mi się, że chyba będziemy mieli wszystkie z tych klejnotów, więc nie wiem czasem, czy nie spróbujemy. O nie, dzisiaj tu już jej tego nie oddamy. Ale można by... Można by pomyśleć, chociaż nie, w następnym odcinku też nie za bardzo nic ogarniemy, bo nie będziemy i tak mogli wejść do miasta. Ponieważ będzie event. Ale od razu mówię, następny odcinek, ja nie będę z niego nic absolutnie wycinać. Standardowo zaczniemy od ogarnięcia wszystkiego, naszych zwierzaków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc od tego po prostu wszystko zaczniemy. Natomiast jeżeli chodzi o ten festiwal, tam jest kilka minigier, oczywiście jest jeszcze ta kwestia z najlepszymi produktami, więc tutaj myślę raczej, że nie będzie problemu, żebyśmy wygrali. Raczej wygramy, najlepiej wszystko jak najlepszej jakości przynosić i wtedy jest największa szansa na wygraną. Więc myślę, że tak to chyba raczej też, no najlepiej będzie ogarnąć, szczerze powiedziawszy. Miałem jeszcze pójść do gildii podróżników, zobaczyć jak tam w ogóle nasze statystyki. Oj. Proszę mnie nie debuffować, kolego. Dobra, musimy mieć dużo węgla, bo węgiel nam się bardzo mocno i bardzo szybko kończy niestety. O matko, trzy zejścia aż. Majątek. O dobra, tu jest, widzę, sporo surowców, plus jeszcze będziemy mieli kaper. O, zajebiście. Także myślę, że będziemy na spokojnie. Ja myślę, że tam osprinkleruję to wszystko. Oczywiście wiadome jest to, że w momencie, w którym no, będziemy przerzucać tam iridiowe sprinklery, a domyślam się, że tak, chociaż... Nie wiem, czy będę używać iridiowych sprinklerów tak po prostu na naszej farmie, bo tutaj też gdzieś sobie tak... Nie wiem, te iridiowe sprinklery są naprawdę spoko, bo dają... Albo będziemy używać... Nie, będziemy ich używać, tylko że ja nie będę ich kupować. O, może w ten sposób, dlatego że możemy kupić je na spokojnie za 10 tysięcy u Krobusa. Więc tego po prostu nie będziemy robić, ale myślę, że może te iridiowe czasem gdzieś tam się jednak wykorzysta. No po to one są, umówmy się. Dobra, tu są węglaki, na węglaki będziemy polować, bo jak już mówiłem, to też nam daje do zadanka, a chcę mieć też ten pierścionek, który powoduje to, że moby dropią więcej. Więc trzeba będzie, tylko mówię, nie wiem jak my tam stoimy z tymi wszystkimi tymi, bo... Faktem, że chciałbym spróbować zrobić z wami w tej serii 100% rozgrywki. Nie wiem, czy to wyjdzie w jakikolwiek sposób, bo to trzeba oczywiście chyba wszystkie relacje z mieszkańcami mieć na 100%. Wszystkie ryby, wszystkie achievementy, wszystkie rzeczy ugotowane i tak dalej, i tak dalej. Będziemy próbować, no nie będę ukrywać. Zobaczymy, jak ta seria będzie się długo toczyć. Na pewno wiem, że z Ginger Island jest sporo zachodu też, więc myślę, że nieprędko się tutaj
z grą pożegnamy, a może wyjdzie nawet jeszcze jakiś update kolejny, coś w tym stylu, więc może to się jeszcze bardziej na przykład przedłużyć. Dobra, jest 11.20, na energię oczywiście nie patrzymy, bo to nam się w zupełności nie ogarnie, ale chciałbym też wrócić w miarę wcześnie, żeby w razie czego wstawić to żelazo oczywiście. Dobra, tu mam jeszcze kilka węglaków. Mamy kolejną porcję żelaza. Dobra, do widzenia kolego, ładny krycik wpadł. Bo musimy mieć, kurczę, ten 8 poziom walki. Ja nie wiem jak to najszybciej wbić. Znaczy, no wiadomo, trzeba, musimy walczyć, tak, umówmy się. Więc może i bym, wiecie co, nawet pokusił się o zrobienie tego eliksiru Monster Mask. Bo on zwiększa właśnie respy potworów. Więc nie wiem, czy tutaj byśmy nie zeszaleli trochę. Można by w sumie spróbować, jakby nie patrzeć. No dobra, nie znajdę już zejścia, nie chce mi się szukać, więc już wracamy, żeby tutaj jeszcze wrzucić żelaza. Żelaza udało nam się 49 nakopać, więc to jest prawie 10 sztabek. Nie miasto, bus stop. A węgla mamy 9, czyli widzę, że tutaj nam teoretycznie wystarczy. Właściwie węgla widzę, że wykopało się tyle, żeby nam starczyło właśnie na praktycznie wszystkie sztabki, więc bardzo, bardzo dobrze. No dzisiaj niestety też chyba zbyt dużo hajsu to my nie zarobimy. Ale to i tak nie jest jakoś wybitnie źle. Dobra, na razie to wszystko posortujmy. Tak, wiem, że mam dużo też tego oleju truflowego, zdaję sobie z tego sprawę, ale na razie go sobie trzymam, bo słuchajcie, dopóki nie będę mieć problemów z pieniędzmi, to będę trzymać wszystko to, co trzymam. Ja wiem, że tego jest za dużo. Ja sobie z tego jak najbardziej zdaję sprawę. Ale jednak lubię mieć po prostu, wiecie, taki, powiedzmy, że delikatny zapasik. Dobra, i wydaje mi się też, że chyba raczej będziemy mieli spokojnie ten event, bo mamy bardzo dużo złotych rzeczy. Oczywiście z każdej po jednym najlepiej przynieść, więc... Znaczy, inaczej, i tak trzeba z każdej po jednym przynieść, bo więcej nie będziemy w stanie włożyć. No dobra, baterie też widzę, spoko. Mamy, wydaje mi się chyba też, że mamy wszystko dla Caroline. Znaczy dla Emily. Ruby, topaz, emerald, jade, ametyst. Ametyst, emerald, jade, ruby, topaz, tak? Tak, to mamy, słuchajcie, wszystkie klejnoty, więc jest spoko. Bardzo dobrze, teraz tak, kawę zostawmy tutaj. Oczywiście no kawa musi najpierw wyrosnąć, żebyśmy potem mogli ją wytwarzać. Słuchajcie, kawę robi się z 5 sztuk kawy. Więc, ale kawa i tak chyba dawana jest codziennie, więc jest w miarę git. Dobra, co ja mogę tutaj w ogóle zrobić? W sumie to mało rzeczy możemy ugotować, ale dobra. Także moi drodzy, my słyszymy się w kolejnym odcinku już jutro, gdzie będziemy dalej ogarniać tutaj kwestię związaną z eventem, więc jutrzejszy odcinek może być takiej samej długości, może być krótszy w zależności od tego, jak nam się uda tutaj to ogarnąć, ale plus jest taki, że po tym evencie będziemy mieli trochę więcej energii, dlatego, że na tym evencie możemy wyłowić oczywiście, znaczy wyłowić, możemy zdobyć Stardropa. W każdym razie, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, słyszymy się w kolejnym odcinku już jutro na właśnie evencie, a na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć, popa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa. Pa.